Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczba logarytmu podstawy 10 z 36 jest równa. Jak w podstawie logarytmu nic nie ma, to znaczy, że stoi tam dziesiątka. Czyli tutaj czytamy to jako logarytm o podstawie 10 z 36. No i właśnie, która odpowiedź tutaj będzie pasowała? Prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. Już mówię dlaczego. Mamy tam w tej odpowiedzi dwa logarytmy o podstawie 10 z 6, odjąć logarytm o podstawie 10 z 1. No i zobaczmy, tutaj mamy po pierwsze taka zasada, jak stoi przed logarytmem jakaś liczba, na przykład dwójka, to ja tę dwójkę mogę tutaj wyeksportować do kwadratu. Czyli ja mogę to zapisać, że to jest po prostu logarytm o podstawie 10 z 6 do kwadratu. Odjąć. Tutaj mamy logarytm o podstawie 10 z 1. No i tutaj nic nie stoi przed logarytmem, także nic nie będę eksportował. Teraz to wyrażenie. Logarytm o podstawie 10 z 6 do kwadratu to jest nic innego jak logarytm o podstawie 10 z 36. Odjąć logarytm o podstawie 10 z 1. Logarytm o podstawie 10 z 1. Odejmowanie logarytmów przychodzi w dzielenie, czyli to nam przychodzi w logarytm o podstawie 10 z 36 podzielić na 1, czyli jeśli odejmujemy, to to przechodzi później w dzielenie, czyli 36 dzieli się na 1. A to jest już logarytm o podstawie 10 z 36, czyli zgodnie z odpowiedzią. Odpowiedź D.